Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, Neurofreaky, podcast numer 69, wasi lubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Duciński i Patryk Sobotka. I dzisiaj temat uroginekologia. I dwóch facetów mówiących o uroginekologii. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze, bardzo lubię ten temat. Dlaczego w ogóle ten temat poruszamy, powiedz mi? Dlatego, że jest ważną częścią pracy w gabinetach fizjoterapeutycznych i naszych. Po prostu pracujemy też z kobietami. Nasi słuchacze i słuchaczki też pracują z kobietami. I tematy uroginekologiczne są... Częste, nawet jak nie jesteś terapeutą uroginekologicznym, takie osoby do nas przychodzą. Tak. Więc fajnie wiedzieć co nieco o tych tematach, co my z tym w ogóle możemy zrobić. I w ogóle, jak ja zauważyłem, to na naszych grupkach różnych, na przykład po kursach poszczególnych, ludzie pytają się na przykład, że jest temat, na przykład ostatnio był poruszany żylaków odbytu? Chyba żylaków odbytu, pamiętasz może? Jakby od czego warto zacząć, na co zwrócić. Okay. Nawet nie to, czego zacząć, jakie rzeczy są warte zwrócenia w sytuacji właśnie takich żylaków. Tak. I jest to temat oczywiście spotykany w gabinecie, ale jest cała masa tematów, jak przychodzą pacjenci. Oni nie muszą przyjść z tym problemem bezpośrednio, ale my robimy wywiad. I się okazuje, że jest... u pań bolesne miesiączkowanie, jest nietrzymanie moczu, jest ból podczas współżycia, jest temoty endometriozy, aktualnie dość popularna choroba, można powiedzieć. Są tematy związane z bólem po prostu gdzieś podczas siedzenia, podczas jazdy na rowerze, w danych obszarach. Jest sporo rzeczy, nie można zajścia w ciąży na przykład. Albo problem z dojściem do pełnej kondycji po ciąży, po porodzie, po komplikacjach porodowych i tak dalej. I to w wywiadzie pada. I się okazuje, że pomimo tego, że ktoś przychodzi do nas teoretycznie, potencjalnie z problemem kolano, biodro, stopa, kręgosłup lędźwiowy, no to bez wiedzy w obszarze miednicy, jak z tym pracować, często mamy żadne efekty. Po prostu trzeba I po prostu bardzo ograniczone pole zrozumienia problemu pacjenta i pacjentki. No właśnie, powiedziałeś o samych pacjentkach. Będziemy to mówić. Tak, panowie. Będziemy też mówić o panach, dlatego żeby nie byli tacy pokrzywdzeni. Teraz to się trochę zaczęło pomału ruszać w tą stronę, jeśli chodzi o fizjoterapię, że jakby ta fizjoterapia taka urologiczna, proktologiczna, andrologiczna, iczna. Coś się takiego zaczyna gdzieś tam dziać. Trochę więcej specjalistów, trochę więcej jakichś tam publikacji na ten temat i tak dalej, więc to bardzo dobrze. Dlatego, że oczywiście fakt. Większość tych problemów dotyczy pań, ale jest też bardzo dużo panów, którzy mają takie problemy, no akurat nie z endometriozą się okazuje, nie z PCOS, ale na przykład właśnie z żylakami odbytu, z bólem krocza, odbytu. Tak, to jest bólem podczas współżycia, z problemami z wzwodem na przykład, więc jest tego sporo. Nie tak procentowo, bo to akurat nie jest obszar, na który chorują mężczyźni, który jest aż tak problematyczny, z tego powodu, że no jednak różnimy się troszeczkę pod kątem budowy strukturalnej, pod kątem hormonów, ale też nie rodzimy dzieci, więc powiedzmy, te dno miednicy u nas jest mniej narażone na problemy. No tak, ale jednak u dużej części osób może też po prostu te problemy są trochę inne, nie? No bo u nas z kolei, jakbyśmy sobie popatrzyli na przykład na ilość panów z przerostem gruczołu krokowego, no to już się robi w sumie całkiem duża ilość osób, nie? Więc to się też przekłada na problemy takie stricte urologiczne. Na same hemoroidy, no też bardzo duża ilość osób. Wydaje mi się, że też możemy mieć wrażenie, że to jest mało ludzi, dlatego że panowie po prostu mniej o tym mówią. Sami na wizycie, tak sami z siebie, żeby mieli przyjść i powiedzieć, że to jest ich główny problem, to się rzadko zdarza. Tak. Nie? Więc o takie rzeczy troszeczkę gdzieś tam trzeba dopytać. Plus, no jakby skoro nie ma za bardzo dla nich oferty, no to też ta świadomość jest dosyć mała. No więc też po co mieliby od razu fizjoterapeucie bądź fizjoterapeutce z takich dosyć intymnych rzeczy się spowiadać, skoro jakby nie wiedzą, że mogą coś otrzymać w zamian. Dokładnie, czyli po prostu pomoc w tym temacie. Nie wiedzą, gdzie iść, jak oczywiście, bo teraz temat uroginekologii jest bardzo na czasie. On jest od kilku lat, ma tendencję wzrostową, coraz więcej osób jakby o tym mówi,
coraz więcej osób korzysta, ginekolodzy coraz bardziej polecają, wszyscy są świadomi i to się nakręca. Jednocześnie szkolenia urogynekologiczne też są bardzo popularne aktualnie. Mhm. Dużo się dzieje w tym temacie. I panie już w większości przypadków wiedzą, pewnie jakbyśmy zapytali jakby, no myślę, że 100% społeczeństwa nie wie jeszcze, mhm. no bo są mniejsze miejscowości, gdzieś nie dotarło, albo takich specjalistów nie ma u nich, więc mogą nie wiedzieć, mhm. ale jest nieźle. U panów myślę, że to jest marginalna część tak, osób wie, że jest problem no. typu ból w kroczu, problemy właśnie gdzieś tam podczas seksu, na przykład z jakimiś dolegliwościami bólowymi, że w ogóle coś z tym można zrobić. Że nawet mhm. nie wiedzą, że z tym można coś zrobić, no nie? No tak, myślę, że to też może wynikać z tego, że skoro u pani jest troszkę więcej tych różnych problemów i u pani jest mimo wszystko ta profilaktyka trochę lepiej rozwinięta, mhm. tutaj mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zje, bo oczywiście ona nadal pozostawia często gdzieś tam wiele, wiele do życzenia, ale jednak no, ginekolodzy mówią o tym i jest trochę akcji mówiących o tym, że trzeba regularnie robić pewnego mhm. rodzaju badania, regularnie odwiedzać ginekologa, regularnie zrobić cytologię, tak, i różnego rodzaju badania. Nie? Bardzo często co roku, raz w tak. roku chodzą tak, na tak, konsultacje tak. Do ginekologa, więc jednocześnie ginekolog też o różne rzeczy pyta mhm. i też może te panie trochę uświadomić w tym temacie, że jeśli się pojawiają takie rzeczy, mhm. okej, okay, to fajnie, to idź do fizjo, mhm. nie? A panowie nawet nie bardzo mają tak od razu do kogo pójść, mhm. dlatego no, oczywiście mamy takich specjalistów, czyli mamy właśnie proktologa, urologa, androloga, mhm. są też oczywiście lekarze, seksuolodzy, więc z niektórymi tematami można się gdzieś tam powiedzmy do tych różnych specjalistów wybrać, aczkolwiek nie ma jakiejś takiej sztywnej profilaktyki, żeby ktoś powiedział panom, że hej, słuchaj, raz do roku to masz po prostu iść do urologa i zbadać, czy jest wszystko okej. Mhm. Nie? Jakby w ogóle, skoro nie ma takiej potrzeby, ta profilaktyka się pojawia gdzieś później dopiero, kiedy wpadamy w no już jakby ten etap życia, że mamy większe zagrożenie mhm. Powiedzmy różnego rodzaju nowotworami na przykład. Czyli raczej 30, to jest bardzo późna profilaktyka, mhm. nawet jeszcze później. Nie? Okay. Więc no właśnie, więc dla panów też trzeba ten taki temat nagłaśniać. Kącik stworzymy tutaj, żeby po prostu kącik dla panów. Było, tak. Zwłaszcza, że po prostu siedzi sobie dwóch chłopaków i tak, gadają tak. o ginekologii, no to też dokładnie, tak by wypadało. Nie, nie to, że się jakoś tak super wybitnie w tym specjalizujemy, bo to jest tak, że ja temat urogynologii traktuję jako pewnego rodzaju element, jakby mm-hmm. całej układanki ciała mm-hmm. człowieka, więc też mi się zdarzyło mi się nawet w tym roku mieć kilka osób, które po prostu przyszły do mnie z tym tematem, mm-hmm. ale to jest najczęściej gdzieś w trakcie i się okazuje, że bez ruszenia tego obszaru często się da zrobić, a to nie jest tak, że często trzeba mieć jakieś super wymagnowane techniki do pracy uroginekologicznej, tylko po prostu znajomość pracy trzewnej, znajomość pracy z miednicą, znajomość pracy jakiejś aktywacji w obszarze miednicy. Często, bo uroginekologia też jest owiana takim mitem, że to jest po prostu praca przez pochwę, przez odbyt, a się okazuje, że nie. Że tam, no tam rzeczywiście ta praca może być potrzebna. Na tak. pewno są takie sytuacje, gdzie warto mhm. sprawdzić, ocenić wewnętrznie, jak to w ogóle działa, ale szczególnie pod kątem poważnych urazów, jakichś porodowych komplikacji, mhm. jakichś niestandardowych objawów, ale w większości tematów, o których mówiliśmy, tak? Czyli czy to PCOS, czy bolesne miesiączkowanie, czy bóle podczas współżycia, nie trzeba tam wkładać oczywiście tych palców, żeby to zerknąć i się okazuje, że o, fajnie, jeżeli nie trzeba, to znaczy, że też mogę mhm. Tak pracować, a tym bardziej, że nasze doświadczenie też polega na tym, że do nas na kursy przychodzą też terapeutki uroginekologiczne, mhm. które na przykład wcześniej, z racji tego, że ta uroginekologia jest owiana takim mitem, bardzo często badały perirektum, perivaginum, ale na przykład jeżeli poznały bardziej podejście czy to z neuroinstyki, czy bardziej pod kątem jakiejś tensegracji mięśniowej, wzajemnego oddziaływania napięć względem siebie, coś okazało, że jak wcześniej praktycznie codziennie badały pacjentów w ten sposób, to teraz się okazuje, że robią to raz na tydzień, raz na miesiąc, rzadziej nawet, mhm. mając jednocześnie takie same albo lepsze efekty. Okay. Bo ja nigdy nie wiem, czy ty badałeś kiedykolwiek perirektum, perivaginum, tak, pacjenta. Mhm. Nie. Dopiero, znaczy tak, wiem, że na pewno będę chciał mhm. trochę gdzieś tam o to swoją ale praktykę poszerzyć. Tak badać ludzi? Badać też, bo no jestem pewien, że są sytuacje, wiesz, tak jak mówiłeś, no są sytuacje, kiedy to na pewno będzie potrzebne, mhm. więc jakby umiejętność oceny napięcia, jakieś tam powiedzmy skurczu, struktury w ogóle mhm. ośrodka, no może być jak najbardziej przydatna, z tym, że
też no jakby zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest główne narzędzie. Mhm. Więc to ja bym porównał i teraz też, no nie chciałbym tego tak bardzo jakoś spłycać, ale powiedzmy, mogłoby dojść paradoksalnie do takiej samej sytuacji, że uczymy się tego, że jak kogoś boli kolano, no to przecież kolano jest między biodrem, stopą, nie? I tak dalej. I później się uczymy innych zasad diagnostyki i po prostu wiemy, że to kolano to w ogóle może nie być kolano. Mhm. I w sumie dosyć często jest zupełnie odwrotna sytuacja. Więc czemu się zamykać na to, że skoro jest problem, powiedzmy, z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, to że cała robota to jest do zrobienia tylko w kroczu. Mhm. Nie? Absolutnie myślę, że powinniśmy patrzeć sobie na to szerzej i to też nie chodzi o jakieś bardzo skomplikowane nawet zasady, tylko jeśli wiemy o tym, że miednica mniejsza jest po prostu elementem jednej większej całości trzewi, no to ich wzajemne interakcje takie i ciśnienia w obrębie jakby tego kontenera i ciągłości mięśniowo-powięziowe, które tutaj występują i po prostu biomechanika nawet samej miednicy i nawet te reakcje niektóre immunologiczne, autonomiczne, no to one mogą powodować to, że na przykład ktoś ma problem z odcinkiem lędźwiowym od problemu z miednicą mniejszą, ale może też być po prostu odwrotnie, nie? Mhm. Więc są sytuacje, kiedy może się okazać, że faktycznie praca w obrębie krocza przyniesie bardzo fajne efekty, ale jest też dużo osób, które tego w ogóle nie potrzebują. I na ten moment, kiedy faktycznie takie badania zupełnie nie wykonuje i nie pracuje od środka, to nadal jest, śmiem twierdzić, bardzo wysoka skuteczność poprawy w ogóle funkcjonowania w tych właściwie wszystkich obszarach, o których mówiliśmy wcześniej, poprzez pracę z resztą ciała. Nie? Więc jakby skoro wiemy, że dużo tych funkcji jest sterowanych autonomicznie, no to prawdopodobnie ta praca z okolicą kości krzyżowej, w ogóle z kręgosłupem, z jamą brzuszną, ale przez powłoki, no to ona i tak będzie musiała przynieść fajne rezultaty. Tak, tym bardziej, że z najmniej też można pracować od zewnątrz, nawet bardziej bezpośrednio, przecież są techniki na to, a już mówiąc, jeśli chodzi o pracę pośrednią, to już w ogóle uda się rzeczy zrobić i jeżeli na przykład ktoś tutaj słuchający to na przykład jest terapeutą uroginekologicznym, i jednocześnie jego praca skoncentruje się na tylko i wyłącznie obszarze miednicy, no to fajnie by się zastanowić nad tym, czy oby to jest dobry kierunek, bo z obserwacji na przykład ja widzę, zresztą nie tylko ja i nasi kursanci, pewnie się też ze mną zgodzisz, jest tam rzeczywiście, tam jest naprawdę dużo problemów, tak. Dużo osób ma tam problemy. Jakbym miał wyłapać na przykład, które elementy w ciele są najczęściej dysfunkcyjne u ludzi, to jest to obszar miednicy, tylko że on jest po prostu takim obszarem wtórnym po prostu, gdzie trzeba pracować właśnie z urazami po obszarze kończyn dolnych, z jamą brzuszną, właśnie z poziomu unerwienia tejże miednicy, z różnymi tam obszarami, z ukrwienia tej miednicy i często te efekty są bardzo, bardzo, bardzo dobre. A natomiast zdarza mi się, i to też w tym roku kilka razy taka sytuacja była, że wręcz jako nie osoba, która się specjalizuje w tym, jednocześnie te różne terapeutki uroginekologiczne z Warszawy podrzucały mi pacjentki takie, które po prostu reagowały u nich na terapię, gdzie przez pracę zewnętrzną, bo wewnętrzną po prostu rozluźniało się, bo tam było sztywne i tak dalej, ale to wracało. Dzień, dwa, tydzień i kurde, o co chodzi w ogóle, no nie? My pracujemy, ale to nie reaguje, temat wraca. Trzeba iść do kogoś innego, no nie? W sensie, kto po prostu zerknie po prostu na ten obszar jakoś tak, wiesz, bardziej całościowo i zdarzało się z fajnymi efektami pracy tutaj. Tym bardziej na przykład dziwi, że jest dużo terapeutek uroginekologicznych, to jest mega ciekawe, które za bardzo nie pracują trzewnie. Tak, też jestem ja po prostu tak. I to na pewno się na przykład pani, ale miała pani w ogóle tutaj pracę w obszarze jamy brzusznej, a ktoś mi mówi, że nie. Ja mówię, Jak to się stało? Kurde, w ogóle. Ja bym na początku, jakbym miał na przykład bez diagnostyki, załóżmy, że nie robię diagnostyki, tylko strzelam na pałę, gdzie dotknąć, to bym z jamą brzuszną Bo to jest nawet bardzo blisko, nie? To było pierwsze miejsce, gdzie bym tam zobaczył, zobaczę, no nie? Być może ocenił sobie na miejsce, a potem zobaczę jamą brzuszną, tak, nie? Tak. A to na przykład nie. Już nie mówię o pracy gdzieś dalej, klatka piersiowa, gradient ciśnień,
szyja, obszar przepony, czaszka, no to już nie, to jest abstrakcja. Ja nie chcę tutaj, wiecie, jakby też generalizować, bo na pewno są super świetne osoby, które pracują w nurcie uroginekologii, bo są osteopatami, są u nas po kursach, są po integracji strukturalnej. Tak, na pewno też są terapeutki, które jak pracują z pacjentkami, powiedzmy w takiej sytuacji mocno klinicznej, czyli jak jest na przykład, no są problemy, które dotyczą na przykład uszkodzeń takich strukturalnych, nie? Gdzie musisz na przykład popracować z blizną po nacięciu krocza, no to jakby definitywnie tą robotę trzeba i tak zrobić w tym miejscu, nie? Więc jakby też absolutnie nie demonizujemy pracy takiej, jaką robią uroginekolożki, tylko dobrze byłoby do tego po prostu coś dołożyć, no bo to może się też posłużę w ogóle trochę swoim przykładem, bo mnie uroginekologia przez jakiś czas jakoś tak nie interesowała, bo to no, miałem gdzieś tam jakieś, powiedzmy, trochę inne swoje zajawki i to też wydawało mi się, że nie jest do końca jakiś tam mój temat, ale w pewnym momencie się okazało, że to w sumie właśnie pacjentki trochę mnie skłoniły do tego, żeby się nad tym zastanowić, bo jak pracowaliśmy nad tematami związanymi z właśnie narządami wewnętrznymi, czyli jakimiś nawracającymi bólami brzucha, z zespołem jelita drażliwego, z pojawiającymi się często gdzieś tam biegunkami i tak dalej, gdzie na przykład dietetycznie to już było poukładane, a jednocześnie nie było do końca jakichś tam fajnych efektów. No to okazywało się, że po takiej pracy im się bardzo dużo zmieniało. Po takiej pracy właśnie gdzieś w okolicy klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, miednicy i tak dalej. I same zaczęły mówić o tym, że hej, słuchaj, ciekawa sprawa jest taka, bo na przykład coś mi się poprzestawiało w takim pozytywnym sensie, że miałam na przykład bardzo długie krwawienia, menstruacje i teraz mam na przykład, one mi się wyregulowały. To już taką sytuację w sumie ostatnio to miałem nawet w tym tygodniu, nie? Gdzie się jakby te tematy pojawiają, a nawet nie pracowaliśmy dokładnie nad tym tematem, tylko to wyszło troszeczkę jakby przy okazji innych problemów, na przykład gdzieś tam związanych z zaparciami. Okazuje się, że właśnie na przykład w endometriozie jest często tak, że się pojawiają te problemy trzewne, dlatego że po prostu same komórki endometrium się rozsiewają do narządów wewnętrznych, przede wszystkim do tkanek jelita, więc stąd się mogą brać powtarzające się tutaj takie problemy, więc jakby skupiamy swoją uwagę na czymś innym, a się okazuje, że jednocześnie naprawiamy coś innego. No tak, ale jak masz tą endometriozę i pracujesz sobie z jamą brzuszną, to ona może dawać fajne efekty, bo na przykład komuś poprawia się perystyka jelit, nie ma bóli brzucha. No ale przyczyna endometriozy jest dość nieoczywista na dzisiejszy i jednocześnie trochę praca ze skutkiem, no nie, jednak. Tak, no oczywiście, że tak, więc wtedy też mnie to zaczęło jakby zastanawiać dalej, nie? Idąc, że terapia jakby samego brzucha, samego w sobie, no też nie, to nie znaczy, że to jest zawsze praca z przyczyną dolegliwości trzewnych. Ona może w niektórych sytuacjach pomagać, ale wiemy, że tych interakcji, czemu coś się nam zaczyna psuć w miednicy albo brzuchu, no może być znacznie więcej i się okazuje, że to dotyczy faktycznie spore ilości osób. Jeśli chodzi o panie i tutaj miednicę, no to jakby tych przyczyn nawet lokalnych jest bardzo dużo. No trzeba przyznać, że poród, czy naturalny, czy przez cięcie cesarskie, no to jest olbrzymia trauma tkankowa, nie? I taka, więc każdy z tych porodów ma swoje plusy i minusy, ale zawsze jest zniszczenie jakiejś tam, powiedzmy, struktury. Albo przez cięcie, albo po prostu przez... Tak, tam się czasami coś na nerwie się zdarza. Tak. Głęboki, no. Powiększone warstwy, więc... Tak, więc tutaj samych tych problemów jest bardzo dużo. Były robione bardzo ciekawe badania, z których no, statystyka jest dosyć straszna. Były takie badania robione już jakby po śmierci pani, gdzie przebadano 500 pań w różnym wieku i okazało się, że 80% z nich miało dosyć wyraźne ślady stanów zapalnych w miednicy. Czyli one w różnych etapach życia po prostu jakby widać, że te stany zapalne dotyczyły tych zachyłków miednicy mniejszej, czyli tego zachyłka między tam jamę Douglasa, jakby tych przestrzeni pomiędzy odbytnicą, macicą i pęcherzem, nie? Więc jakby tutaj tych problemów jest mnóstwo, no a reakcje zapalne to z kolei, no znowu
Czyli w jakiejś immunologia, części życia po prostu one jakby ten obszar chorował, tak? O to ci chodzi bardziej. Tak, okay. Tak, tak, tak. No i zostawił w ogóle bardzo wyraźny ślad w strukturze tkanek, więc to czyli często to dłuższa patologia. Raczej dłuższa, albo też po prostu duże stany zapalne, nie? Okay. Co jakby ma swoje odzwierciedlenie, no po prostu po tym, co słyszymy często w gabinecie, zwłaszcza te panie, które tych problemów bólowych mają dużo i to nawet takich niekoniecznie związanych bezpośrednio z miednicą, czyli na przykład nie, bóle kręgosłupa, gdzieś tam bóle kolan i tak dalej, takie wydawałoby się gdzieś tam dalsze, to też mam wrażenie, że one mają częściej też więcej trochę problemów akurat tego obszaru. Mhm. Nie? Czyli właśnie, czy to już jakaś jednostka kliniczna, albo czasami nawet no, trudne do określenia jednym słowem, ale jakieś problemy na przykład z długością cyklu, z bardzo bolesnymi miesiączkami, nie? Więc sporo, dużo problemów. Tak, no dlatego ten temat się, znaczy tak, być może ciekawym jest to, dlaczego akurat urogynekologia teraz, a nie wcześniej na przykład była taka popularna i dlaczego w ogóle to się rozwija. I wydaje mi się, że w ogóle my jako świat jesteśmy trochę na takim etapie, że już jakby okej, okay, jakby teoretycznie mamy wszystko, co jest nam potrzebne, mamy dach nad głową, nie ma, mówię bardziej o Europie, bo tak, tak, nie tak. Będę może odnosił się do jakichś miejsc. Zawsze do swojego podwórka się możemy odnosić. Tak, odnosi się do nazwijmy, takich krajów dość rozwiniętych, że mamy dach nad głową, jest w porządku, mamy pracę, nie musimy się stresować podstawowymi rzeczami, aczkolwiek no ostatnio może było to trochę gorzej, ale jest nieźle, więc zadbajmy sobie o inne sfery życia, żeby to życie było po prostu fajne. Mhm. Dobrze byłoby na przykład nie tracić 3 dni w ciągu miesiąca, bo mam bolesny cykl menstruacyjny. Trzech albo więcej, nie? Ta optymistyczna wersja, nie? No. Bo wiem, że czasami, oczywiście nie pewno na swoim przykładzie, bo nigdy nie miałem, no, ale tak. na przykładzie właśnie pacjentek albo gdzieś tam znajomych osób, że to może być bardzo też dokuczliwy nawet tydzień taki, no nie? Mhm. I no to fajnie, po prostu, no, wiesz, jakby kilka dni w ciągu miesiąca w skali roku to jest jednak trochę, no trochę tak. Tracisz, plus jednocześnie ćpanie wtedy leków przeciwbólowych też nie jest może dobrym pomysłem. Ostatnio też pacjentka z takimi tematami mówiła, że około 10-dniowe krwawienie co miesiąc. Konkret. Czyli 1/3 życia. 1/3 życia. Fajnie też było mieć życie seksualne, jakby dobre, poukładane, satysfakcjonujące. Fajnie też po prostu byłoby wrócić do pełnej kondycji po ciąży, że to nie jest tak, że ciąża i poród to jest choroba, gdzie już będę kaleko później i męczyła się z takim problemem do końca życia. Do zrobienia jest to. Więc się okazuje, że wchodzimy trochę na taki inny etap funkcjonowania jako społeczeństwo, że możemy zadbać o takie rzeczy po prostu poprawiające bardzo mocno jakość życia. Tak. Nie tam, że przetrwanie, tylko jakość życia. Tak, tak. No właśnie, paradoksalnie to, jak o tym myślę, to takie rzeczy związane ze zdrowiem, no poniekąd weszliśmy jeszcze na takie, wiesz, tematy typu właśnie i zdrowie, i jakaś satysfakcja seksualna i w ogóle. No to są takie bardzo podstawowe ludzkie potrzeby, nie? Znaczy, więc jakby w ogóle i tak, i to, ale też jakby w ogóle zdrowie, więc z jednej strony tak o tym myślimy, że to już jest pewnego rodzaju luksus, ale z drugiej strony myślę, że też trochę stygmatyzacja niektórych problemów ze względu jakby na kulturę, w jakiej się znajdujemy. Że to znowu jest takie trochę trochę jednak jeszcze taki temat tabu i to już się gdzieś tam oczywiście zmienia dynamicznie, dlatego że już chyba więcej ludzi ma takie myślenie o różnych rzeczach, bardziej powiedzmy światowe. Nie wiem w sumie jak to dobrze ująć, ale takie, że dużej ilości rzeczy się już też przestajemy wstydzić i tak. Też wstydzić się o nich mówić, więc też tych kampanii jest więcej. Ja to trochę widzę w ten sposób, że rzeczywiście zdrowie i choćby potrzeby seksualne mogą być takim podstawą w tej piramidzie, wiesz, na dole, tylko bardziej mi się potrzeby seksualne w kategoriach typu rozmnażanie się jako podstawa, czyli wiesz, ta moja rodzina przetrwa, mój ród, będę miał dzieci i tak dalej, przekażę tą swoją, powiedzmy, wiedzę dalej. A jeśli chodzi o zdrowie, to typu nie choruję, nic mnie nie napierdziela, jest okej. Okay. Czyli takie, wiesz, znowu przetrwanie, no nie? Czyli taki na najniższym poziomie. Ale jak już tak chcesz z tego, wiesz, ciągnąć więcej, być, wiesz, sprawnym wszędzie, w różnych miejscach, w łóżku i tak dalej, to już jest takie
level up, no nie? Jakby troszeczkę takie już, niektórzy powiedzieli, że się w dupach przewracają, jak gwiazdorzenie trochę, że no po tak. co ci to, no nie? Jakby 30, wiesz, to nie biorą się z czapy te wszystkie memy, no nie? Że mija 30 lat, tak. Mój pacjent, słuchajcie, o to beka była, no nie? Koleś jest albo z moim wieku, albo trochę, może trochę starszy, bardzo blisko, no nie? No i pytam się, co go sprowadza? Mówi, 30 wystrzeliła i nie skolorowo. Ja mówię, kurde, jesteśmy rówieśnikami, ja się no. bardzo dobrze czuję, o co ci chodzi? Tak, generalnie też to dla mnie jest trochę przykre, jak mam pacjentów młodszych od siebie i są w fatalnym stanie. Tak. I oni tak to określają, nie? Mhm. I wymieniają, że mają mnóstwo jednostek chorobowych i czują się faktycznie bardzo kiepsko, jest dużo rzeczy do zrobienia, no co już tak. Ale ja ich rozumiem, bo na przykład będąc w ich wieku też się czułem gorzej niż teraz. Ja na przykład byłem, ja też. Pewnie, że tak. No, więc jakby jest ich dla nich szansa jeszcze, można z tego wyjść obronną ręką. Dobra, więc jakby myślę, że to jest między innymi powód, dlaczego ta urgentologia się bardzo mocno aktualnie popularyzuje. I teraz sytuacja jest taka. Co w ogóle może warto wiedzieć? Bo oczywiście neurofreaky są raczej podcastem dla ludzi, którzy pracują z ciałem. Raczej są dla terapeutów, aczkolwiek wiem, że są trafią też pacjenci nawet do mnie. Pewnie do ciebie też. Oczywiście. Z gabinetu przez ten podcast, więc są tak. i pacjenci. Ale jakie rzeczy warto byłoby wiedzieć, umieć, żeby po prostu w tej urogenologii jakoś się poruszać? No nie? Bo oczywiście jest cała masa szkoleń. No właśnie, bo czy ty na przykład jako osoba, która jednocześnie nie specjalizuje się w urogenologii, powiedzmy, no nie? Nie jesteś osobą kojarzoną z tym tematem. To ty na przykład uważasz, że bardzo dobrym pomysłem jest na przykład iść w szkolenia dla takich terapeutów, żeby coś tam gdzieś wyciągnąć do swojej praktyki, czy jednocześnie jakby to nie jest potrzebne? Myślę, że to trochę zależy od tego, w którym momencie rozwoju gdzieś tam jesteśmy, więc ja myślę, że jeśli ktoś bardzo tak jakby chce iść mocno w ten temat, no to może zacząć go sobie gdzieś tam nawet od razu po studiach i pewnie jeszcze część okresu studiów może warto poświęcić na to, żeby się trochę lepiej do tego tematu przygotować. Ale jeśli nie myśli o tym jako o jakiejś jedynej, powiedzmy, swojej specjalizacji, to myślę, że w jakimś momencie, kiedy po prostu poczujesz, że brakuje ci wiedzy i umiejętności akurat w tym zakresie, nie? Więc u mnie to było dosyć późno, no bo wcześniej się też jakby samymi trzewiami to się okazuje, że ponad 7 lat w tym ten temat jest dla mnie jakiś taki mocno bliski i się nim gdzieś tam zajmuję. Ale nie myślałem też wcześniej akurat o uroginekologii, nie? Więc to wyszło po prostu z potrzeby, z tego, że zaczęły pacjentki o niektóre rzeczy pytać. Ja też poczułem, że mam trochę za mało informacji, żeby odpowiedzieć trochę na pytania, trochę pokierować w niektóre strony, trochę mi zabrakło jakichś informacji o potencjalnych czerwonych flagach, więc jakby tak trochę ta klinika też mnie tego wszystkiego interesowała i chyba na pierwszym takim szkoleniu byłem ze 2 czy 3 lata temu, nie? Więc myślę, że dosyć indywidualnie, ale jednak, żeby rozumieć ten temat, no to dobrze byłoby przynajmniej jakąś ginekologią samą w sobie się zainteresować, bo myślę, że jakby samo nauczenie się technik pracy bez zrozumienia tematu może nie być specjalnie potrzebne. Ja w ogóle na pierwszym takim szkoleniu, na jakim byłem z uroginekologii, jeśli chodzi o technikę, to nie nauczyłem się nic nowego. To było wszystko to, co już umiałem. Wszystkie te same techniki. Ale byłem z niego bardzo zadowolony, bo jednocześnie było jakby dużo tej wiedzy takiej klinicznej dookoła i jakby łączenia kropek, łączenia różnych objawów. Fajnie, jak poprowadzić sobie gdzieś tam wywiad w tą stronę i dlatego to uważam, że było bardzo, bardzo potrzebne. Więc myślę, że jak chcemy tak pracować możliwie holistycznie, no to powinniśmy o różne działy medycyny po prostu zahaczyć, no bo inaczej mogą nam ważne tematy gdzieś tam po prostu uciekać. Tak, ja to widzę w ten sposób, że z racji tego, że tych tematów w obszarze medycyny jest bardzo dużo i jednak co by tam panom nie umniejszać, to jednocześnie oni i tak rzadko przychodzą, znaczy dużo częściej w gabinecie są panie. Standard. W
każdym praktycznie. Tak. W ogóle po prostu. Mimo tego, że mamy chyba aktualnie dość podobną ilość mężczyzn i kobiet w Polsce, przykładowo, jak dobrze kojarzę. Nie, no może tak. Ktoś by chciał zerknąć ewentualnie. Jak ogólnie na świecie. Jak ogólnie, jak podobnie, tak, jakoś tak po prostu blisko. Szanse na to, że się urodzimy mężczyzną albo kobietą są po prostu 50-50. Tak, ale to prawda. Ale do ciebie może być tak, że 60 do 40, że jakaś tendencja nie, na przykład nie, jest. Aż tak to nie ma jest. Tak? Nie. 55 do 40. Jest, nie pamiętam, sprawdzałem kiedyś te statystyki, ale one są bardzo nieduże. Bardzo duże. No, mężczyzn nie jest cały, więcej. 51,7. Czyli mężczyzn jest więcej. A i tak edukujemy co do częściej kobiety. No właśnie. Czyli jest jednak więcej kobiet. Kurde, jest więcej kobiet. No to. No bo w ogóle na świecie jest więcej kobiet niż mężczyzn. Dobra, jest, czyli w Polsce jest więcej kobiet, czyli kobiety trafia więcej, no ale nie aż taka różnica, no bo tych panów jest naprawdę dużo, dużo mniej. W gabinie, tak, tak. 30%. U mnie na przykład, jak sobie kiedyś sprawdzałem, to było 30, około 30% mężczyzn. Tego akurat nie sprawdzałem, ale definitywnie panie jest więcej. W skali roku, jak sprawdzam sobie, w moim przypadku to było, więc tych kobiet jest dużo, więc fajnie byłoby czasami proste rzeczy, moim zdaniem proste rzeczy załatwić, bo temat bolesne miesiączkowanie, czasami niewysiłkowanie, trzymanie moczu, pokierowanie kogoś, dalej jakichś zaleceń, to jest tak, że można zrobić to niemalże od ręki. Ale w niektórych przypadkach ja mam duży plus na przykład u nas w gabinecie, że jak wiem, że fajnie byłoby tak jakoś mega dokładnie zbadać, być może nawet perwaginu od czasu do czasu, no to po prostu wysyłam do terapeuty, który się tym zajmuje u nas w gabinecie, do Oli na przykład, no i temat jest jakby done. Załatwiony. Tak. Bo akurat nie chciałbym się w tym bardzo mocno specjalizować, ale temat jest tak popularny, to tak jak wiecie, jako terapeuta na przykład stwierdzimy, że kolana nie. Nie, w ogóle mi to nie, albo biodra, może nawet biodra. Wszystko, tylko nie biodra. No to jakby ta praca często by nie miała sensu, bo jednocześnie czasami na te biodra trzeba bardziej albo mniej spojrzeć. Tak, trochę bardziej. No, generalnie nie... jakieś podstawy ze wszystkich dziedzin tak. Dobrze mieć. Nawet też ja się z tym bardzo mocno zgadzam, nie musisz być we wszystkim specjalistą, bo czasami najlepszą pomocą dla pacjenta nie jest to, że ty to zrobisz, tylko że przynajmniej wiesz, co jest do zrobienia, tak. Który obszar jest do zaopiekowania, zrobisz swoje i powiesz, słuchaj, ja z tobą zrobiłem to, co mogłem i twoja następna wizyta to powinna być u danego specjalisty, danego tematu, no bo jakby do rozwiązania twojego problemu to jest kluczowe. Wiesz co, ale ten obszar też jest o tyle ciekawy, że on jednak jest trochę taki, no wiesz, związany z seksualnością. Więc też dużo osób krępuje się mówić o tym albo robić cokolwiek tam, że jak my jesteśmy na kursie masażu tkanek mokich i jest tak 50 na 50% studentów, 50% terapeutów i jest temat namiennicy, bo my też tam poruszamy lekko, żeby po prostu ktoś wiedział, jak je zbadać, jak je sprawdzić, dlatego że temat obszaru namiennicy, który jest bardzo mocno związany z uroginekologią, jest obszarem tak samo ważnym często jak mięśnie brzucha, mięśnie plecków. Jak wszystkie jak inne części ciała. No. Tym bardziej, że on pełni naprawdę ważną funkcję. No tak. Jak czasami widziałem jakiś taki post typu brakujące ogniwo leczenia pacjentów z bólami plecy. No mięśnie. Mówię, jakie brakujące ogniwo? Przecież ono tam zawsze tam było, no nie? W sensie jakby nie stało się specjalnie. Ale może nie jest takie bardzo oczywiste, właśnie, nie? Nie jest oczywiste, ale dlatego, że po prostu dużo ludzi ma z tym problem i ja widzę na przykład, jak tutaj pokazujemy ludziom, oni się po prostu krępują. Pytam się, czy w ogóle sprawdza się jakieś... Pytam się, kto pracuje. Pracuje 50% ludzi na kursie. Jest 30 osób. No się okazuje, że nikt prawie, albo jedna osoba. Mówię, to jest tak samo ważne jak brzuszek, no nie? Tak samo ważne jak plecka, tak samo ważne jak bioderko. Po prostu no, trzeba czasami sprawdzić, szczególnie jak macie tematy. Nawet nie muszę przychodzić do was pacjenci z tematami urogineko, ale właśnie temat miennicy, stawy krzepodrowe, spojenie łonowe, obszar pachwiny cały, bóle kręgosłupa, kręgosłupa, no to jest 85% wiesz, pacjentów, no nie? Nie wiem, teraz strzelam cyframi, więc nie bierzcie to pod uwagę. To dużo, nie jest, no, w każdym razie po prostu dużo. Wiem, że aktualnie nie wiem, czy wiecie, ale mam epidemię bólu pleców, jakby to nie brzmiało głupio. Jakby to nie brzmiało głupio, mnie to zawsze bawi, jak to ktoś czytam gdzieś na przykład, że tyle osób choruje, mam epidemię bólu pleców. Ja mówię, kurde, w ogóle, co za upadek ludzkości. No i nie badają tego, bo i na przykład pytają się, co na to pacjenci? Ja mówię, no jak to co? No nic. Jak to co na to pacjenci? Że no chcemy zbadać po prostu obszar kręgosłupa, no bo to jest dalej obszar kręgosłupa, no nie? No mówię, po prostu na boczek, tak, bezpośrednio pyta się, czy pani pozwala, no jak nie mamy żadnego, bo to jest ważne.
to jest ważne nie tylko w kontekście urogniko, ale w pracy z ludźmi, żeby mieć takie bardzo aseksualne podejście. Mhm. Że mówicie, że zbadamy mi się na miejsce. Nie tak, że zbadałem się na miejscu. Proszę ściany spodenki. Tylko po prostu część jak każda inna. Ktoś się kłania na boczku, sprawdzacie i mi się nigdy nie zdarzyło, ktoś powiedział po co, dlaczego, czuję się dziwnie, o co chodzi. Mhm. Nic takiego nie miało miejsca jakby tak. Nigdy. I jednocześnie jest to taki obszar, że się na przykład, wiesz, nawet obszar spojnionowy. Ono jest, wiesz, jakby koniec mięśni brzucha. Ważny obszar. Trzeba czym dotknąć, sprawdzić. I też dużo osób ma jakby taki, wiesz, jak to dotknąć, bo tam jest poniżej krocze, tam jest penis poniżej. Mhm. No i jak kiedyś, to? No właśnie. Po prostu normalnie. Nie pytam się, dotykam i koniec. Znaczy, ja generalnie w takich sytuacjach, gdzie na przykład muszę włożyć rękę pod kość krzyżową albo gdzieś tam zbadać te okolice, to ja generalnie tak uprzejmie i trochę pytająco jakby oznajmiam, że tam mam zamiar włożyć rękę pod kość krzyżową i tak dalej, też jakby się upewniam, czy tam jest wszystko w porządku i tak badam trochę też reakcję, nie? Na daną sytuację, ale jakby założyłem, że też no po prostu w momencie, kiedy zachowujemy się w pełni profesjonalnie, tak. No to znaczy przynajmniej nigdy nie miałem tak samo, nie miałem nigdy żadnej sytuacji, żeby ktoś się po tym jakoś zmieszał, poczuł nieswojo, żeby coś tam się takiego działo. Jakby najbardziej dla niektórych osób są krępujące jakby tylko te sytuacje, kiedy się okazuje, że ja się pytam, czy ktoś mógłby na przykład pozbyć się spodni jeansowych, bo muszę też zbadać na przykład gdzieś tam miednicę, no i okazuje się, że na przykład bielizna no nie jest specjalnie dzisiaj dostosowana do takiego badania, nie? Tak. To jest jednak najbardziej dla ludzi krępujące, a nie jakby sam fakt tego, że będziemy chcieli dotknąć niektórych obszarów ciała, dlatego że no jakby wszyscy się spodziewają tego, że przychodzą do terapeuty, który będzie musiał różne rzeczy zbadać, zwłaszcza skoro po prostu boli mnie ten obszar. Mm-hmm. Nie? Więc to chyba dla nikogo nie jest jakieś nielogiczne. Nawet jak idziemy na zwykły masaż, taki masaż, no to zazwyczaj gdzieś tam te okolice guzów kulszowych i tak dalej, no to też tam przecież masażysta czy terapeuta do tego miejsca dojeżdża i jakoś to im chyba nie przychodzi do głowy, że to byłoby bardzo dziwne. Kurde, właśnie to jest dobry temat z tym masażem, powiem ci, nie, że... Nie, ja mówię tylko o takim zwykłym masażu. Ja mówię o zwykłym masażu. Bo ja nie, na przykład właśnie... dosyć często korzystam z masażu takiego też. Relaksacyjnego. Tak, znaczy wiesz, wiadomo, jak idziesz na całe ciało, lomi, tajski i tak dalej, to wszystko tam jeżdża, akurat nie? To. Wszystko tam jeżdża, ale jak idziesz na taki masaż jakby pleców. Na parafinę. No nie wiem, po prostu masaż pleców mi chodzi. Nie byłem nigdy na parafinie. Masaż pleców. To jest no dobra, tak, że no to może nie być. To nie, ale szkoda. Szkoda, bo ta kość krzyżowa to też są plecy, no nie? Jakby nie patrzeć. No tak. Końcóweczka. Znaczy dosyć nisko przy masażu kręgosłupa, no to jednak się gdzieś tam myślę, że powinno tak robić, nie? No. Tak czy inaczej obszar jest istotny, więc fajnie było mieć podstawy pracy z dnem miednicy, oceny tego obszaru, jamy brzusznej, umiejętności pracy wisceralnej, jakieś podstawy choćby nawet. Nie trzeba tam mieć jakiejś super dokładnej umiejętności pracy, bo też ludzie może na przykład mogą się nie chcieć pracować tak bardzo mocno w jamie brzusznej, że tam wiesz, dokładna praca z kreską i ta grubego, czy z konkretnymi gdzieś tam międzynarodami i tak dalej. Ja to ale... też bardzo często mówię na szkoleniach, że jak nawet zrobiona dosyć taka prosta, intuicyjna praca z tkankami miękkimi brzucha, że nawet nie musisz umieć terapii trzewnej, żeby popracować z brzuchem. Ale znasz zasady pracy na powięzi? Znasz zasady ogólnie pracy z mięśniami, no to tutaj na brzuchu też masz mięśnie. Tak. Jak popracujesz sobie z tymi mięśniami, to chciał, nie chciał, no będziesz mieć też trochę wpływu na to, co jest w środku. Mhm. Przez łuki odruchowe, przez wywieranie ciśnienia i tak dalej. Więc to też pacjentom przynosi jakiś efekt. Mhm. No może nie jest w 100% u wszystkich taki, jak być powinien, ale jednak jakąś ulgę powinien przynieść, nawet jeśli nie jest zrobione idealnie. Zgadzam się w 100%, więc to jest dość istotne. No i jednocześnie też znać swoje ograniczenia, kiedy po prostu tak osoby wysłać, to nie? Mhm. Aczkolwiek jeśli chodzi o taką bardzo przyspieszoną pracę ogólnokrzyżową, to myślę, że jest ona potrzebna rzadziej niż częściej.
Jaka? Taka specjalistyczna, że masz wiesz, konkretne techniki dedykowane dla konkretnych obszarów mięśni właśnie, pracujesz od wewnątrz, to jest rzeczywiście rzadziej potrzebne. Wtedy właśnie, tak jak mówiłeś, tak, o urazy. No na pewno tematy fajnie było wiedzieć. To na przykład, to jest takie moje ograniczenie pewne, dlatego że ja za bardzo nie chcę pracować jakby wiesz w tych miejscach internet bezpośrednio. Więc niekoniecznie mnie interesuje właśnie terapia perektomem vaginum i gdzieś tam w obszarze krocze. I na przykład wiem, jak kluczowa jest praca z obszarem blizn, a wiem, że niestety, no czasami też nie ma innej możliwości, czasami po prostu tak trzeba, ale te cięcia krocze są stosunkowo często robione, więc fajnie byłoby po prostu popracować tam albo poinstruować tę osobę, jak z tym obszarem pracować. Bo to może naprawdę robić niezłe spustoszenie. Więc jak to oglądają terapeuci albo pacjenci, pacjentki przede wszystkim, które miały ten obszar krocza przecinany, to jest to niemal pewne, że trzeba popracować. Bo dlaczego ten obszar ma być inny niż reszta ciała? Zwłaszcza, że może być nawet w cudzysłów gorszy, tak. Dający więcej objawów niż blizna, która będzie gdzieś po prostu na obwodzie, nie? Tak, ty masz tak, jest to miejsce bardzo bogato unerwione. Jest to miejsce, które, znaczy w ogóle... To mechanicznie bardzo mocno pracuje i jest głęboka ta blizna, nie? To prawda, jest konkretna. Po drugie, czasami jeśli chodzi o szycie tej blizny, to jest tak robione tak sobie, bo to czasami nie ma czasu, trzeba to zrobić, dużo się dzieje, poród po prostu to jest duże przedsięwzięcie. I tam jest bardzo... oczywiście my wiemy o tym, że urazy mogą być mniej albo bardziej dokuczliwe w sytuacji obciążenia układu nerwowego. Jak jest okres porodu, nawet jak on jest zaplanowany dobrze, tam jest tak dużo emocji różnych po prostu, dzieje się, że tam będzie jeszcze jakaś taka komponenta mocnego, intensywnego stresu i jak na przykład gadamy sobie z dziewczynami, głównie dziewczynami, bo ja nie wiem, czy dużo znasz osób, które specjalizują się w uroginekologii, mężczyzn. Mężczyzn? Mężczyzn. No, niespecjalnie. Niespecjalnie żadnego. Chyba żadnego. Więc dlatego mówię dziewczyn akurat, aż szkoda, bo myślę, że panowie też by mogli się tu spełnić. Może jak się dowiedzą, że nie trzeba grzebać wewnętrznie, to się przekona trochę mężczyzn. Znaczy ja myślę, że panowie jak mają takie po prostu podejście, no, mam nadzieję, że takie jak ja, że po prostu jak coś jest do zrobienia i po prostu trzeba to zrobić, to się robi i tyle. I bez jakichś tam po prostu większych emocji. Ale dużo osób może się jakby promować pod kątem jakby komunikacyjnym na przykład. Że na przykład. Technicznie jest, tak, bo tak, technicznie tak. To są proste techniki. Natomiast kurde, jak to zakomunikować, co o mnie coś pomyśli. Tam może dużo rzeczy się dzieć innych, no nie? Znaczy tak, pod tym kątem tak. Myślę, że to też może chodzić o pewnego rodzaju takie ograniczenia w ogóle też brania możliwości, brania udziału w niektórych szkoleniach, gdzie są te techniki wewnętrzne. To no jest w ogóle, może... to jest temat, który, no właśnie, o jego warto poruszyć po prostu, bo on jest dziwny. Znaczy, moim zdaniem tak. To nie powinno tak to wyglądać. Nie powinno, bo... Wiesz, niczyja wina, że ktoś jest mężczyzną albo kobietą. No tak, po prostu tak jest. W dodatku jakby, wiesz, nie wiem czemu jest jakby taka jest to może my nakreślimy, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, o co chodzi, no nie? Bo my tu wiemy tak, po prostu chodzi o to, że w niektórych być może... Nie chcę mówić, czy w większości, mniejszości, nieważne. Znaczy ja na razie słyszałem tylko o takich. Tak. Rzadko zdarzyło się, że po prostu panowie i panie były traktowane na równi. Bo chodzi o to, że jak idziecie na kurs, gdzie właśnie jest terapia właśnie perektum per vaginum, to oczywiście panie, dziewczyny mogą brać w nim udział całościowo, jak chcą, w konfiguracjach dowolnych. Natomiast jeżeli chce mężczyzna wziąć udział w tej części tego szkolenia, to on musi z jakiegoś powodu przeprowadzić swoją modelkę. Tak. I to już jest. To nie jest dziwne. Wina, że on nie ma pochwy, po prostu w skórze nie można włożyć palców. No, tego pana, dokładnie nie? Tak. Być może chciałby mieć. Tak, i jest to takie trochę no nie w porządku, przynajmniej ze względu na to, ale mam też wrażenie, że jakby w ogóle ograniczające rozwój terapeutów, facetów tak. Też. No bo wiesz, jak popatrzymy sobie po jakichś innych zawodach, na przykład po lekarzach, no to przecież ginekolog, czy jest facetem, czy kobietą, no to robi dokładnie te same zabiegi. Tak, bierze swoją modelkę po prostu. Nie idzie na żaden kurs, ani na studia ze swoją modelką, tylko po prostu jest lekarzem, ma dokładnie ten sam zakres obowiązków.
ten sam dostęp do wiedzy i w ogóle do wszystkiego. Robi dokładnie to samo. I w gabinecie ginekologicznym to jakby nie ma innych praw ani innych obowiązków z racji tego, jaką ma płeć. Tak, tym bardziej, że znaczy, bądźmy profesjonalistami, tak będzie wyglądać. Mamy no tak. Równouprawnienie. To nie jest tak, że ono działa w jedną stronę. Ono będzie działać dwie strony. Być może jest to pewnego rodzaju zabezpieczenia, bo niestety po prostu są różnego rodzaju spaczenia. Więc tak samo są osoby, mężczyźni, którzy niestety trochę nadużywają sytuacji i być może chodzą do takich osób, takich terapeutów uroginekologicznych, bo na przykład chciałby, żeby ktoś ich zbadał i przy okazji podotykał różne intymne miejsca. Niestety może być taka część ludzi. I słyszałem, no, że... No na pewno jest. Tak, słyszałem, tak. Że to może być trochę niefajne dla osób, które się specjalizują. Nie jest to jakby większość społeczeństwa, są to marginalne przypadki, ale są. Być może też byłyby takie osoby jako fizjoterapeuci. Oczywiście byłaby na to jeszcze mniejsza szansa, bo jednak osoba, jak już jest fizjoterapeutą, to jednak ma pewien poziom empatii. No nie zrobił nie wiadomo ilu lat szkoły i ileś kursów i wydał ileś pieniędzy i czasu po to, żeby pójść na kurs uroginekologiczny i przebadać koleżankę. Po prostu jest tańszy sposób, żeby to zrobić. Znaczy w ogóle nie bardzo wyobrażam sobie taką sytuację, żeby tak. na kursie mogło mieć miejsce coś takiego, no bo jednak jest to no już jakby wiesz, no bardzo profesjonalna część jakby twojego rozwoju zawodowego. Tak, ale załóżmy, że coś takiego ma miejsce. No to oczywiście to nie jest tak, że ten kurs zaczyna się badaniem krocza. Że wiesz, no wchodzimy, pewnie, że pierwsza prezentacja, mówicie, dobra, panowie, panie, nogi szeroko, zakładaj sukieneczki i na początku, żeby się ładnie przywitać, to nie ma tak. No, oczywiście, że jest nie. Tak, że ten kurs, techniki jest jako takie, wiecie, zwieńczenie, taka wisienka na torcie, na końcu gdzieś, pod koniec, być może ostatni moduł, ostatni dzień i czasami można powiedzieć, jakby, słuchaj, Michał, strzelam teraz po prostu imię randomowe, wiecie, Ryszard może być, może Ryszard. Być. A trochę za bardzo seksualnie podchodzisz do tego kursu, więc jakby, no nie wiem po prostu jak, wiesz, i można po prostu porozmawiać z kimś w ten sposób, że z takim podejściem nie można w ten sposób jakby badać ludzi. Mhm. Więc sorry, ale po prostu nie może teraz badać, bo dziewczyny się krępują, nie chcą sobą pracować. No tak. I koniec. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, rozmawiajmy ze sobą. Ale nie tak, że na wejściu wszyscy panowie nie, wy nie możecie tego badać, albo nie, może być tak, że nie możecie przyjść, bo są też takie sytuacje. Nie możecie wziąć udziału w tym kursie. To już jest nieładne. No już bardzo kiepskie. No właśnie, a sytuacja jest taka, że mogą być panowie położnicy, są panowie ginekolodzy, tak. Jest ich bardzo dużo zresztą też, położników jest mniej, bo tam też wymaga to takich dużo, takich cech kobiecych po prostu. No to jest akurat zrozumiałe, aczkolwiek z drugiej strony, wiesz, no... Myślę, że w obecnych czasach jakby wykonywanie tych bardzo różnych zawodów się tak też ze sobą teraz wymieszało, że chyba nic nikogo nie dziwi. Poza tym z różnych relacji też wiem, że przecież panie nie wszystkie wolą na przykład iść do pani ginekolog. Mhm. Tak. Część na przykład woli pójść do faceta. Tak, bo z różnych względów i my tego też nie musimy... Na przykład są albo na też przykład. Bardziej delikatniejsi. Albo nie? No, są jakby są różne za tym... idące argumenty, ale no znowu myślę, że to chyba każdego indywidualna sprawa i nawet mnie to wszystko jedno, no. Jakie to są powody, ale z drugiej strony no jakby jest za tym pewna potrzeba, a dwa, że no jednak no, ten dostęp do wiedzy powinien być taki sam. Albo jesteśmy profesjonalni, albo nie. No albo, tutaj taka albo. Trochę zabawa po prostu, takie wiesz, jakby kółka wsparcia dla kobiet, no, po prostu kurce takie, jak po prostu koło gospodyń wieńskich. Tylko, że w uroginekologii nie może tak być. Po prostu profesjonalnie wszyscy traktujemy równo, panowie, zwłaszcza, mężczyźni. Że w kołach gospodyń mogą być również panowie. Tak. I tutaj też tak powinno być, więc mam nadzieję, że nasz postulat zostanie przyjęty pozytywnie. Dobra. Co my też mamy? Słuchajcie, mam takie małe notatki, żeby się tutaj nie pogubić. Mam nadzieję, bo być może po tym, co powiedzieliśmy, już nigdy nie dostanę się na żadne szkolenie nie, z uroginekologii. Ja jestem człowiekiem, który myśli... Nie wiem, czy myślę zdroworozsądkowo, jestem otwarty też na inne rzeczy, ale na pewno myślę rozwojowo. Mhm. I jak wiesz, jesteśmy za tym równouprawnieniem po prostu, szczególnie, że to jest równouprawnienie. Oczywiście wszyscy są za tym, jesteśmy za tym, ale jednocześnie słyszy się większość kobiet, no nie? No bo jakby nie patrzeć, no my żyjemy jeszcze troszeczkę w takim patriarchacie, jednak ten bycie mężczyzną wydaje mi się, że jest trochę prostsze do osiągnięcia. Jakby wiesz, mamy... Wydaje mi się, że bycie mężczyzną jest trochę prostsze. Podsumowując. Generalnie to idzie się z tym zgodzić. Tak, jeśli chodzi w ogóle o karierę, wiesz, zawód, finanse, zarabianie,
też chyba mniej na głowie też mamy, więc to jest prostsze, więc jednocześnie nie dziwię się, że po prostu kobiety są tym, że ej, traktujmy się równo, a to teraz my wnosimy postulę pewien, jakby traktujmy też równo mężczyzn. Tak. Dobra, i teraz tak, dlaczego w ogóle my też mówimy o uroginekologii? Dlatego, że pewnie kojarzycie nas z tematów neurodiagnostyki. I tam ten obszar to jest tak samo ważny, więc spójrzmy sobie troszeczkę pod kątem uroginekologii, co na to neurodiagnostyka. Bardzo fajna rzecz mi się spodobała, dlatego że uroginekologii tutaj też możecie na tym kanale, nawet Neurofryki, nie wiem, czy do końca to były Neurofryki, bo nie było Maćka. To był taki bardziej podcast niż Neurofryki, bym powiedział, no nie? Bo to było tak, że tam zahaczyłem Irynę, która jest u nas instruktorką, świetną terapeutką z Rzeszowa, bardzo pozdrawiamy. I ona powiedziała fajną rzecz, że ona jest terapeutką uroginekologiczną pracującą w nurcie neurodiagnostyki. Mówię, fajnie, podoba mi się to, no nie? Nie wiedziałem jeszcze do tamtego momentu, nie wiedziałem, czy coś takiego istnieje. Ale mówię, okej. Otwieram się na to. Tym bardziej rzeczywiście można bardzo fajne rzeczy zrobić właśnie korzystając z tej metody. Nawet w uroginekologii. Ta metoda w ogóle jest o tyle ciekawa i ona mi się po prostu bardzo podoba z tego względu, że ona tak odsuwa troszeczkę choroby na bok. One są ważne pod kątem tego, co ty powiedziałeś. Czerwony flag. Przede wszystkim tak. Czerwony flag, czyli kiedy może nie warto pracować, albo który pacjent nadaje się już do innego specjalisty, a może, że chwila pauzy, nie teraz, bez zaostrzenie, spotkajmy się za tydzień, dwa, po to, ale jednak jeśli chodzi o skutki i tak dalej, tym razie większość przyczyny chorób są nieznane, więc nie ma w to problemu, to wszystko tak odsuwamy troszeczkę. I myślę w kategoriach człowiek. I jakby dużo w ogóle pracujesz, jeśli chodzi o tematy uroginekologiczne, korzystając sobie z NIT-u? Tak, bo jest po prostu dużo łatwiej w ten sposób sobie zbadać jakby cały obszar. Nie? Więc jakby podrażnienie przez napięcie, gdzieś właśnie wywołanie napięcia, ruch. Właśnie czy w kończynach dolnych, czy gdzieś tam kompresja kości krzyżowej i tak dalej. No jakby daje to dosyć dużo możliwości sprawdzenia tego, co nam tam za bardzo nie działa. Dużo struktur powiązanych w ogóle z miednicą, więc często udaje się też właściwie no zupełnie przy okazji gdzieś tam na te tematy odbić. Nie? Tak, tym bardziej, że większość tych powiedzmy przyczyn chorób i tak dalej w urogineko jest pośrednio albo bezpośrednio związana z miednicą. Więc jakby to jest taki bardzo fajny punkt wyjścia, że jeżeli ja doprowadzę tę miednicę do pełnej sprawności pod kątem optymalnego napięcia, umiejętności skurczu koncentrycznego i tak dalej, aktywacji, to okazuje się, że po prostu to oczywiście nie oznacza, że ja będę pracował z miednicy, bo mogę z nim pracować, ale może się okazać, że one jest skurczone z innego powodu, bo urazy, bo wisceralna terapia, bo psychosomatyka. O Jezu, uroginekologia, psychosomatyka to jest katastrofa. Bo ten obszar jest po prostu ekstremalnie emocjonalny, ekstremalnie. No jak myślimy w ogóle o ginekologii albo w ogóle o tematach związanych z seksem, no to przecież to głównie ma cały, znaczy w ogóle seksuologia jest głównie obszarem, który łączy ze sobą te dwa obszary. Tak, bardzo tak. Grube książki, nawet jedna tutaj leży na półce. Dosyć tak. Gruba, a to nie jest jedyna przecież taka nie książka. Jest najgrubsza. Nie. Ale mam ładny pudrowy róż, no nie? Kolor. No bardzo taki estetyczny. Fajny. Jak trzeba. Tak, więc ja się kiedyś lekko tak mówię, robiliśmy kiedyś w neuroklubie temat miednicy bioderka i tam ty robiłeś w temacie chemii bioderko wisceralnie, Iryna robiła w temacie strukturki, no ja mówię, pogadam sobie o psychosomatyce bioderka miednica. No i tak zrobimy sobie przygotowanie, co na to tam różne koncepcje psychosomatyczne, czy tam są to Lowen, to co medycyna chińska, co na to w ogóle system energetyczny, no i tam po prostu seksualność, przekraczanie granic, emocjonalność, rodzicielstwo, czyli emocje, to bardzo dużo tego. Więc też jak ktoś pracuje w uroginekologii, na przykład by się okazało, że kurde, nie idzie mi do końca terapia, tak bym chciał, to fajnie byłoby zahaczyć o to, dlatego że jest bardzo duża tam komponenta emocjonalna. Też fajnie było wiedzieć, na przykład, kiedy te osoby na przykład skierować do psychoterapeuty, a kiedy może warto samodzielnie iść tam ruszyć tam te psychosomatyki, czy to jest moje umiejętności są wystarczające, żeby to zrobić i tak dalej. Więc to jest naprawdę taki bardzo wrażliwy obszar. Tak. Tym bardziej, że osoby, które na przykład jak przychodzą właśnie z tematami takimi
powiedzmy bardziej strukturalnej, bo na przykład nietrzymanie moczu wydaje się takim strukturalnym tematem. Mhm. I on też jakby potwierdzał na przykład tę informację, że w kontekście sytuacji stresowych na przykład to się nasila. Że jak mają sytuację stresową, jednocześnie na siłownię, to wtedy jest problem. Mhm. A jak mają trochę luźniejszy okres w życiu i na siłownię, to się go zwierzę nie ma. No tak. Więc mimo tego, że komponenty mechaniczne, ten komponent dodatkowy może to nasilać albo to mocno zmniejszać. No nawet z racji po prostu unerwienia autonomicznego i jego reaktywności na to, co się dzieje w naszej głowie. Nie? Tak. No bo on ma po prostu te centra autonomiczne, łączą nasz środkowy mózg z obwodem. Więc zawsze jak będziemy mieli mocniej już podbity układ, czy współczulny, czy przywspółczulny, to już jakby wszystko jedno, no to po prostu będziemy te reakcje autonomiczne, między innymi właśnie te związane z pęcherzem, też takie no, nadreaktywne. Mhm. Ja też, sytuacja też jest o tyle, nie wiem, czy absolwenci, kursanci NIT-u mnie za to lubią, czy nie lubią, ale właśnie jak wpada jakiś temat urokinokologii, czy właśnie tego obszaru gdzieś tam miednicy, mówię, słuchaj, jak zrobisz, żeby brzuszek jednomiednie działał dobrze i bioderka, naprawdę pasem będzie super zadowolony. Nie wiem, czy się wycofa w 100% problem, ale w mniejszości oczywiście czasami to jest tak, że zanim te jednomiednie zacznie pracować dobrze, też żebyście nie myśleli w kategoriach, że po prostu trzeba je przetrwać ruchowo cały czas, bo to jest fajne. A jednocześnie często jest tak, że no ktoś w ogóle nie jest w stanie załapać w ogóle o co chodzi, że tam coś istnieje i tak dalej. Jeżeli na przykład ktoś tłumaczy bardzo obrazowo, jak na nomicy napiąć i to dalej nie idzie, to znaczy, że po prostu ten obszar jest nieaktywny i trzeba po prostu ten kabelek gdzieś tam znowu wtyczkę to po prostu nie włączyć. Wszystko się da ruchowo przetorować. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że osoby, które są takie tutaj mocno nakierowane na ruch, bo teraz jest taki duży odłam właśnie terapeutów ruchowo EBM-owskich, no to dokładnie nie wszystko da się zrobić ruchem. Po prostu. Jakby tak się dało zrobić, to temat był prosty. No też byłoby bardzo okej. Tak. Jak dla mnie spoko, no tylko po prostu prawda jest taka, że się nie da. Albo na przykład trwałoby to latami. Zanim to wiesz, gdzieś tam powoli to ruszyło, a się okazuje, że pracując sobie z danym obszarem manualnie albo psychosomatycznie, okazuje się, że po prostu potem tydzień, dwa tygodnie treningów i koniec. A bez tego po prostu by trwało. Dalej. Dobra. Obiecaliśmy na początku tylko, że zostawimy mały kącik andrologiczny. Tak. Nie powiedzieliśmy za dużo o nim. No właściwie trochę nic. Powiedzieliśmy. I znaczy w kontekście. Trochę powiedzieliśmy i nic nie powiedzieliśmy. Bo nie? Tak naprawdę dużo osób spodziewa się, że to będzie kompletnie inne podejście niż do uroginekologii, po czym okazuje się, że one jest bardzo zbliżone do siebie. No jest podobne. Tak myślę, że pod kątem no, kliniki, no to oczywiście ogromna ilość rzeczy się różni, no bo mamy. Skoro mamy różne organy, no to mamy różną anatomię, mamy jednak trochę inną fizjologię, trochę inne stężenia hormonów, u niektórych są ważne, u niektórych dużo mniej ważne i tak dalej, więc jakby to są pewnego rodzaju takie detale, które mogą robić robotę pod kątem właśnie znowu, czy tych czerwonych flag, czy tego, czego się spodziewamy po danej terapii, więc dobrze byłoby wiedzieć, które reakcje są związane faktycznie z układem autonomicznym, co jest bardziej mechaniczne, I co jesteśmy gdzieś tutaj sobie w stanie ugrać, ale jeśli chodzi już o takie praktyczne zastosowanie technik, które znamy, czy jak sobie powiedzmy właśnie neurodiagnostyką poszukamy danych miejsc, no to ta praca się no, różni detalami. Nie? No faktycznie praca wewnętrzna trochę odpada, bo mamy tylko jeden otwór do pracy, no ale jakby dużo... Ale mamy trochę zewnętrznych narzędzi do pociągania. No tak, więc no tak, ale jakby powiedzmy większość obszarów, tak, które są do opracowania, to są te same obszary. Ja się z tobą zgadzam. Niestety jakby to często jest tak, że kurde, to może być bardzo źle rozumiane, bo jak ty właśnie mówiłeś o tym, że klinika się różni i tak dalej, no to klinika jest de facto objawem. No tak, więc jakby objawy tego... się różnią, bo mamy inne narządy, oczywiście, inne choroby i tak dalej, ale często przyczyna tej kliniki jest taka sama, może być. No może, jak najbardziej, więc jakby jestem za tym, żeby tutaj rozróżniać też to, no jakby my tą klinikę po to musimy umieć, po to, żeby wiedzieć, kiedy pacjent ma trafić do innego specjalisty, kiedy
gdzie są jakby granice tego, co my jesteśmy w ogóle w stanie z kimś osiągnąć, a kiedy nie, a kiedy jest jakaś reakcja taka groźna dla pacjenta, no musimy też mieć jakiś wspólny język komunikacji, ewentualnie wiedzieć, czy poprosić o dodatkowe badania, czy nie, ale to nie ma zero-jedynkowego przełożenia na naszą terapię. To nie jest tak, że jak do mnie przychodzi pacjent i mówi, że ma na przykład żylaki odbytu, a przyjdzie inny pacjent i powie, że on miał powiedzmy wycinany jakiś guzek z prostaty, to ta terapia, to ja powiem, a no jak taka sytuacja, to ja mam w ogóle inny zestaw technik. To nadal będzie się opierało, więc jakby ja klinicznie sobie to wszystko pospisuję, będę wiedział, czy tam mi się jakaś czerwona lampka nie zapala, ale praktyka będzie praktycznie, no to będzie to samo. Ja będę chciał zbadać tego pacjenta, sprawdzić, co tam nie działa i sprawdzić, i jakby spróbuję naprawić ten dany konkretny problem i może się okazać, że u tego i u tego pacjenta zrobiłbym na przykład te same techniki. Może się tak okazać. Tak. A może się okazać, że one będą oczywiście skrajnie różne. Albo te same techniki w ogóle w innych miejscach. Te same mogą być w innych miejscach. Albo same techniki w jednym miejscu. Może być, nie? Ale to, nie, ale to nie wynika z kliniki, no, tylko to wynika już jakby z tych naszych narzędzi do badania funkcjonalnego pacjenta. Bo zawsze gdzieś tam się będziemy no raczej starać skupiać na funkcji, no bo jakby na, no nie mamy narzędzi do tego, żeby pracować jakby tak, no to, to źle zabrzmi, że klinicznie, no bo pracujemy klinicznie, ale powiedzmy dla lekarza to będzie istotne, czy pacjent ma taką czy taką jednostkę chorobową, no bo będzie chciał zaordynować leki albo jakieś postępowanie chirurgiczne, ewentualnie jakieś inne procedury, a u nas będzie tak, aha, dobra, to no, mam, wiesz, wiem co, ale terapia manualna niespecjalnie się musi różnić ze względu na jednostkę chorobową. Lekarze oczywiście tak robią. Czy to jest konieczne, jest inna kwestia, bo no, często... To znowu wiesz, zależy od sytuacji. No, są sytuacje, kiedy to jest potrzebne. Tak, 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 tak. Tak. Tylko mamy takie tendencje do, wiesz, jakby bardzo dużej ilości tworzenia chorób, które tak naprawdę są, tak na zdrowy rozsądek na to patrzysz, mówisz, no, trochę bez sensu, bo to jest dalej jakby to samo, no nie? Mi się czasami zdarzało, słuchaj, też było ciekawe, z racji tego, że ja znam oczywiście takie kluczowe czerwone flagi, które mogę trafić w gabinecie. Na podstawie wywiadu też wiem, czy pracować, czy nie pracować i tak dalej. Natomiast teraz już nie pamiętam jakby kontekstu dokładnej sytuacji, ale zdarzyło mi się tak ze dwa razy w życiu po prostu, że ktoś przyszedł i powiedział, kurde, wie pan co, jakby pomógł pan mi z chorobą X, no nie? Tak. Nie znam. Ale mówię, nie powiem, że nie znam. No nie mówię, a okej, okay, super, fajnie. I potem, wiesz, wstukuję sobie, o co w ogóle chodzi i się okazuje, że jakiś tam zespół gdzieś tam wymyślony, coś, to bez sensu, no nie? Całkowicie. I tak jest bardzo często. My tak jakby rozbiliśmy sobie tego człowieka na niesamowitą ilość układów i niesamowitą ilość chorób po prostu, których rośnie liczba każdego roku i to nie pomaga w ogóle nikomu i jest cała masa nowych leków na to. I ja nie wiem, czy w ogóle medycyna idzie w dobrą stronę. Trudno powiedzieć, bo to po dużej części się zgadzam, ale z drugiej jakby są też sytuacje, kiedy musimy coś nazwać klinicznie po to, żeby znaczy, na przykład znaleźć, tak, żeby raz, żeby trochę ujednolicić dyskusję, w ogóle komunikację pomiędzy osobami, które zajmują się danym pacjentem, w ogóle z danym pacjentem, po to, żebyśmy mogli opisać niektóre sytuacje kliniczne też po to, żeby być może szukać przyczyn. No generalnie medycyna w dużej mierze szuka w patofizjologii, nie? W konkretnych mechanizmach, które mogą doprowadzać do czy do jakiejś nie, metaplazji, nowotworzenia i tak dalej, więc jakby szukają odpowiedzi w tamtą stronę. Więc myślę, że to no znowu jest trochę inna działka medycyny niż nasza, ale też od razu mi się też to skojarzyło akurat o tym, o czym mówiłeś. Na pewno jest dużo pacjentów, którzy dostali jakąś diagnozę, być może ona jest po prostu przeszacowana. Czyli ktoś na przykład mógł być niemal pewien, że na podstawie objawów, które on zgłasza, że to jest jakiś konkretny zespół chorobowy, no i prawdopodobnie nie został on zaopiekowany, albo nie było takiej możliwości, bo albo dostał jakieś leki, które nie działały, albo się na przykład okazało, że no nie ma leku na daną chorobę. Nie? A się okazuje, że pacjent dostał taką diagnozę, on tak naprawdę to w ogóle tego nie ma. Po prostu ma zespół bólowy różnych rzeczy, do których my mamy narzędzia do tego, żeby znaleźć, co jest przyczyną. Więc jest
Myślę, no, że znowu tutaj duże pole do popisu, żeby poszukać jakby tego takiego wspólnego, nawet nie wiem czy języka, ale jakiegoś takiego wspólnego światopoglądu, jak połączyć te dwa światy ze sobą. No, bo my dużo pracujemy z funkcją, staramy się opierać na fizjologii, z tym, że my tak bardziej chyba gdzieś tam faktycznie szukamy potencjału do zdrowienia. No, do zdrowienia. Wcześniej powiedziałeś taki dość bardzo prosty tekst, który jednocześnie wydaje się być oczywisty, a z drugiej strony jakby my często zaprzeczamy sobie, bo powiedzieć właśnie, że naszą praca jest bardzo prosta, ponieważ mamy znaleźć to, co nie działa i zrobić, żeby działało. I ktoś mówi, aha, okej, brzmi rozsądnie, no nie? Ale później, kurde, ciężko w ogóle, na przykład mi było dość ciężko wyjść z takiego świata objawowego i myśleć troszeczkę inaczej, no nie? Myślę tak typu, że dobra, budujemy pewien potencjał pacjenta, człowieka bardziej niż nawet pacjenta. Słowo pacjent mi ono kurna nie leży od wielu lat i ja nie wiem, co z nim zrobić po prostu. I tak mówię, pacjent i z jednej strony, no to tak, jakby to jest pacjent, dalej pracuje jakby w medycynie, można powiedzieć. Na przykład w Stanach Zjednoczonych używa się bardziej słowa klient. Ja wiem, wiesz, bo pacjent, nie? On jest też od słowa, wiesz, od cierpliwość, no nie? Że oczekiwanie. Że to i ty jako taki w pewnym sensie, trochę, nie? Też od cierpienia. I to jest tak, że wiesz, oczekujesz, bo w swoim cierpieniu oczekujesz pomocy od innych, no nie? Mhm. A to jest tak, że właśnie nasza praca trochę polega na tym, żeby dać odpowiedzialność w ręce tej osoby, że hej, możesz dużo, no nie? Ja wczoraj mówię do swojej klientki, mówię, słuchaj, podzielimy się zadaniami w tej terapii. Ja wezmę trochę, a ty weźmiesz większość, więc będzie równy podział. Ja się trochę pokieruję, ale to ty wykonasz główną robotę, nie? Ona, no się Julia śmiała, była w gabinecie, po prostu mówię, dobrze się podzielimy. Tak, żeby wszyscy mieli robotę. Ja trochę, ty większość. No, tak. Że, wiesz, twoje zdrowie, no jakby ty chcesz wyzdrowieć po prostu. I ona mówi, no tak, tak, tak. Więc słowo klient mi bardziej pasuje, ale chodzi o to, że my tworzymy pewien potencjał tego klienta, żeby po prostu on jednak się zregenerował. Nieważne, na co po prostu choruje, jeżeli stworzysz pewien potencjał, to on po prostu zacznie czuć się lepiej, ale to nie tylko, że on się zacznie czuć lepiej, jego ciało będzie gniło, tylko no po to prostu wynika. To nie jest placebo, tylko po prostu on zacznie zdrowieć ciało. I jak myślę w tych kategoriach, to naprawdę leczenie ludzi z wieloma problemami trudnymi, ono się staje proste. Tylko jakby danie przestrzeni, że pogodzenie się z tym, że to jest proste, to już jest trudne. Wiesz, jakby, no że... bo to strasznie trzeba, wiesz, już, tak. Już są dwa powody, dla których trzeba ego głęboko schować do kieszeni. Tak. No. Wiesz, i jakby nawet jak masz, załóżmy, no nie wiem, i to też jest z jednej strony, wiadomo, nie możesz dawać jakiejś super, z jednej strony nie możesz, a z drugiej dlaczego by nie, ale choć, że może to nie jest do końca etyczne, żeby dawać jakąś taką nadzieję ludziom, na przykład z bardzo poważnymi problemami, nowotworowymi, SMM i tak dalej, że mordę ogarniesz. Wiesz, da się to zrobić. No tak, więc... No, a z drugiej strony, wiesz, dlaczego by nie, no nie? Kurde. Znaczy, na pewno zawsze możemy obiecać, że nie, zrobimy co... Możemy obiecać, tak. Że zrobimy to, co możemy, tak. I to, co umiemy najlepiej, tak. Żeby tej osobie pomóc. I tak naprawdę nic więcej. Świat zna sytuację, że ludzie z takimi chorobami wyzdrowieli. W niektórych przypadkach, albo że generalnie, ja bym się zatrzymał tak. Nawet przy tej pierwszej wersji, nie? Tak, tak. Bym powiedział, że zrobię co mogę i co umiem, najlepiej jak potrafię, cała moja wiedza ja jest mogę, dla ciebie. Ale nie chodzi mi, że ja znam, tylko że wiesz, istnieją w przestrzeni. Aha, to już idziemy dalej w ten tak. Temat. Nie okay. To, że ja znam na przykład, że ktoś wyzdrowiał z SM-u, ale no, znam osoby, które nie mają objawów. A to tak, przez to lata, ja no też nie? Znam, tak. No. Dlatego ja tylko tak jestem wyczulony na słowo, że wyzdrowiał, no bo też, to skomplikowany nie. Temat, ale no jakby wiesz, chodzi o to, że jest tym wyzdrowieniem, co jest, no nie? Tak, co jest takim bo wyznacznikiem tego, że ktoś jest do końca zdrowy. Ekstencjonalny rozkminek, jak wczoraj tak. Gadamy sobie z taką Moniką i coś gadamy, czy to w życiu ważne. Mówię, no właśnie Monika, to prawda, ale czym jest życie? No nie, w ogóle bardzo daleko zajechaliśmy z tematu tak. Ginekologii. Tak. Się okazuje, że ginekologia jednak jest bardzo filozoficzna. Zdrowie jest filozoficzne bardzo. Zdrowie jest bardzo. Ale jak już dasz sobie takie przyzwolenie, potencjał, że mogę wyzdrowieć i ty stworzysz pewien przestrzeń i to nie jest proste, ponieważ wymaga zaangażowania wielu filarów życia, żeby sobie poukładać wiele sytuacji życiowych, dlatego że to nasze rozregulowanie wewnętrzne jest związane z tym rozregulowaniem zewnętrznym. Że życie, wiesz, jakby wykręcę do góry nogami, nic mi w ogóle się nie udaje.
W sensie mam beznadziejną pracę, jakiś niesamowity związek, w ogóle kocioł na zewnątrz. Wszystko źle. Ja wątpię, żeby ta osoba miała po prostu piękną, homosadynamiczną zachowaną wewnątrz. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, no nie? A ten stres zewnętrzny generalnie wszystko cię po prostu, wiesz, tam rozreguje. A z drugiej strony, jak jest rozregulowany po prostu wewnętrznie, no to no działa na zewnątrz. To jest jakby w dwie strony działa. Oddziałuje na środowisko po prostu. Mhm. Więc dużo rzeczy trzeba po prostu zrobić i tak naprawdę często jakby, wiesz, tak samo jak ostatnio rozmawialiśmy z inną Moniką, z którą mówiłem, że na przykład ona chudnie i że nie widzisz, że w brzuchu chudnie. Rada. Olej brzuch, no nie? Olej brzuch. Nie o to chodzi po prostu. Znaj sobie inny cel. I wiesz, zacznij coś robić, żeby po prostu żebyś miała lepsze wyniki w sporcie. Żebyś po prostu czuła się każdego dnia coraz lepiej. I ten brzuch będzie, jak będziesz trzymała po prostu michę, to on ci będzie zmieszał się w pewnym momencie. Więc tak samo tutaj. Jakby masz jakąś tam chorobę, fajnie, super. Zostaw ją w spokoju. I zróbmy rzeczy, na które mamy wpływ. Pod kątem twojego ciała. Nagraliśmy wcześniejszy materiał z postawą. Super punkt wyjścia, nawet w urynekologii. Praca nad tą idealną postawą dla danej osoby. Tak. Zerknijcie sobie na materiał wcześniejszy z Michałem Dzierzgwą. Wiesz, włączyć. Nie masz aktywności? Włącz ją. Zrywasz się beznadziejnie? Zacznij to robić. No tak. Masz dużo problemów? Czy jakby w ogóle roboty? Też odwrócić sytuację, żeby skupić się na swoim zdrowiu i na tym, co jesteśmy w stanie ogólnie dla niego zrobić, a nie na tym, żeby zatrzymać się na tym, że co ja mogę zrobić dla mojej choroby. Tak. No najlepiej jak najmniej, nie? Dla choroby. Dla choroby jak najmniej. Dla choroby jak najmniej. Po prostu zrób coś dla siebie. I się okazuje, że powoli to wszystko się będzie poprawiał. Inny wektor po prostu. I tak samo tutaj. Pracujecie w uroginekologii. Fajnie wiedzieć, o co Maciek mówił, czerwone flagi, jakieś problemy kliniczne, z czym fajnie pracować, gdzie potrzebujecie wsparcia ginekologa, gdzie może potrzebujecie wsparcia trenera i tak dalej. Natomiast koncentracja ogólnie na całokształcie. Jest to, wydaje mi się, że jedyna tak naprawdę, jeśli chodzi o takie doprowadzenie ludzi do zdrowia, jedyna droga. Nie mówię, że wszyscy muszą robić NIT, bo tych możliwości pewnie jest dużo. Mhm. Natomiast są dość prostą metodą, żeby to skumać, ale po prostu całokształt. I się okazuje, że w tamtym tygodniu po prostu fajne efekty. Mam pacjenta właśnie raz, nie trzymanie moczu, dwa migreny, trzy problemy skórne. To samo. Znaczy nie to, że ta sama praca. I ktoś się, kurczę, nie pyta się, wow, w ogóle masz fajne efekty, bo tam wrzucił jakieś materiały. Jak to zrobiłeś? Mówię, słuchaj, mordo, prosty temat. To samo zrobię. Wyjście zamiast. To jest w ogóle, od czego ja zaczynam? Jak to zrobimy, to wtedy będziemy rzeźbili inne rzeczy, tak? Jakby lepiej gradient ciśnień w cylindrach, praca nad postawą, zakresy ruchu i powoli robimy sobie inne rzeczy. I się okazuje, że ktoś ma problemy nietrzymania moczu, bada sobie bioderka, jest w ogóle sztywno. Czy biodro może wpływać nad obszar namiennicy? Oczywiście, że tak. Jest kilka struktur, które są bezpośrednio związane z jednym z drugim. Pracujemy pod kątem stabilizacji bioderek, poprawy zakresu ruchu i ktoś nie ma problemów w namiennicy. Może tak być. Czy tak zawsze jest? No niekoniecznie, bo są osoby, które mają piękny zakres ruchu, a jednocześnie mają te problemy, ale jest to pewien punkt wyjścia. U nich może być inna przyczyna. Żeby tą przyczynę szukać tak indywidualnie, bo to, że czasami w naszych, powiedzmy, dziedzinach nie ma jakoś wybitnie dobrych badań, to jednym z powodów jest to, że każda przyczyna jest trochę inna. Że ci ludzie chorują z innych powodów, a mają te same dolegliwości bólowe albo te same problemy. U innych jest bardziej komponenta wisceralna, bardziej strukturalna. Jest ciężko zebrać po prostu wszystkie osoby, które mają nietrzymanie moczu, i będę miał tę samą przyczynę. I zrobić jakąś w miarę jednolitą grupę. Jak no to jest po prostu objaw związany z chorowaniem być może różnych obszarów ciała na różnych poziomach. Trudne. Otóż to. Tak, więc niestandardowe podcaści, jeśli chodzi o urogynekologię. Oczywiście odlecieliśmy na temat filozoficzno-egzystencjonalne standardowo po prostu, ale dla mnie jest to jeden z bardziej spójnych konceptów, jak powinno się myśleć o zdrowiu. Ciężko mi jest bez tego, tak wiesz, tak. No tak. Kłamstwa mnie nauczy myśleć o jakiejś jednostce chorobowej. Więc tak to wygląda. Dajcie w ogóle wam znać, czy temat urogynologii powtarza się u was w gabinetach, czy wiecie, co z tym zrobić, czy jest to duża ilość ludzi, którzy do was trafiają i jak wy na to patrzycie. Czy nasza koncepcja myślenia o człowieku i jego problemach jest dla was spójna i idziecie w to? To jest moje pytanie. Do Iryny może jeszcze możemy jakoś odesłać.
Tak, możemy, słuchajcie, odesłać też do Iryny, dlatego że jest tutaj szansa, że będzie sporo osób, które mówi, dobra, fajnie, chłopaki mówią dużo, ale nie ma takiego być może warsztatu szkolenia, który obejmuje kwestię ruchową, kwestię wisceralną, kwestię strukturalną, a się okazuje, że jest. Okazuje się, że jest i razem z Iryną, która była wcześniej wspomniana tutaj, Neuroprojekt tworzy warsztat. Jest on stworzony tak naprawdę, kurs, który po prostu jest idealnym kursem na start. Właśnie w tematach urogineko, a później zobaczycie, gdzie będziecie chcieli się rozwijać i będziecie mogli się dalej rozwijać, a tu po prostu macie wszystko piękne podane jak na tacy. Właśnie narzędzia, które są korzystane przez praktyka właśnie na co dzień. Także to nie jest taki, wiecie, filozoficzna rozkmina, tylko po prostu ja korzystam z tego na co dzień, daje mi to takie, takie efekty, masz, proszę, to jest dla ciebie. Taki właśnie warsztat. Na dole macie link do zapisu do szkolenia, a my się z wami żegnamy i czekamy na wasze komentarze pod filmem. Trzymajcie się ciepło. Ciao.